Powiem wam historię, pewny człowiek mieszkał w Bieszczadach i wypala drzewo. A jak nie wypala, to czasem popija. Czasem ciężko robi, czasem się popija. Były Bieszczady, ojciec i jedzie. Ale po kolei opowiem, zaraz się dowiecie. Mówi ojciec do chodza, pokazał jego syna. Jaki to jest strąga, tak odpowiedź się zaczyna. Wziął chodza syno i poszedł w góry. Nad rozsochami, nad potoki, tam gdzie białe są chmury. Tam gdzie trawa jest zielona i piękną oczyny. Poszedł łapać strągi, po to syn prawdziwy. Takiego życia dzień ten zapisany. Przejdzie do historii, jeszcze wciąż opowiadamy. Poprzez pokolenia powstanie legenda o tym, jak człowiek na swej drodze spotkał niedźwiedzia. Był nad potokiem i miał przyjść do czyni. Na drodze chłopca stanęła dziewczyna, wielka i kudłata, nieco okrąglutka. Tylko małych misi, tak ta mamuszka. Jak zobaczyła, to raz poskoczyła. Pazura pociągnęła i kosa zraniła. I nim się połapał, biedak o co tutaj chodzi. Miała go w ramionach, więc się zaczął bronić. Wszystko szybko się działo, nie zdążył się nawet chłop zestrać. Tylko zauważył, że to ogromnie wielka bestia. W całej szarpani nie był niczym koszczyny, który w oczach strach ma, strach i przerażenie. Walczyli ze sobą jakąś krótką chwilę. Ona go chciała zachwyć, odwalczył o życie. I gdy ich spojrzenia w końcu się spotkały, od przerażenia wydał oczy prawdy. Żak rozpaczy, strachu, walki o przerwanie. Nie dziedziaknie to zrozumiał, puścił śniadanie. Kostnoży stał z okazji, czekając oczy. Chciałbyś jak najdalej od nowej tej dziewczyny. Gdy tak siedział cały strachu, ona odeszła, zabierając dzieci. Kost nie dowiedział, że uniknął śmierci. Pokryt pokryzioną dłonią, biegł do kolany. Cały podrapany, jak ktoś go goni. Możesz mi nie wierzyć to, co tutaj opowiada. Możesz mi mówić tylko, że bajam i gadam. Ja na własne uszy historię tę słyszałem. Pod kosem siedziałem i imbery popijałem. Teraz o tym śpiewam, by wszyscy wiedzieli, że jest w Bieszczadach człowiek, co uniknął śmierci. Który walczył z niedźwiedziem i wziął dzikie zwierzę i przeżył, choć był